Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W drugim odcinku pograjmy Gothic 2 Nocturka Atari Edition. Modyfikacji będącej dodatkiem, rozszerzeniem oryginalnego Gothica 2 Nocturka. Oczywiście w sposób dość łagodny, nie wpływający w żaden sposób na fabułę głównej gry. Raczej skupiający się na dodawaniu dodatkowych feature'ów, które też nie są jakieś zbytnio, jakby to powiedzieć, agresywne. Bardziej mają na celu upiększać Gothica niż na przykład całkowicie zmieniać mechanikę gry i tym podobne. Zapomniałem w poprzednim odcinku powiedzieć, dlaczego przede wszystkim zdecydowałem się jednak nagrać właśnie tego moda z rozszerzeń, bo mogłem na przykład wziąć Various Beaker Edition, mogłem wziąć Świat Skazańców, a jednak zdecydowałem się na Atari Edition. Dlaczego? Otóż, moi drodzy, bardzo podoba mi się idea tego, że grę można przejść zupełnie nie wybierając gildii. Bardzo mi się to podoba, jest to ciekawy pomysł. Nie jest oczywiście to pierwszy mod, który prowadził taką koncepcję. Taka opcja pojawiła się m.in. w modzie o nazwie 10 w jednym, czy coś takiego. To było połączenie kilku modyfikacji w jedną. Tam było Dunkel Knight i tak dalej. Czekajcie, Blood Knight, co ja gadam, Dunkel, nieważne. No i generalnie tego typu sprawy. Co jeszcze? Wydaje mi się to dość ciekawa koncepcja i liczę na to, że kiedyś Returning w którejś tam wersji 3.0, 4.0 czy którejś tam też również padnie na pomysł, że można by było w sumie wprowadzić możliwość zagrania bez obowiązku wybrania jakiejkolwiek gildii. Nic tu nie ma, Ejder. Nic tu nie ma. Najpierw sobie przeciąśniemy ten... Nic tu nie gobliny, ma. Które najwidoczniej nic nie mają. Właśnie istotną również rzeczą tutaj, może nie istotną, ale ciekawą, jest to, że nie pozwolono na to, żeby gobliny posiadały lagi w ekwipunku po zabiciu, czyli wiesz, wiecie, zabijamy goblina i bierzemy mu lagę, która mu wypadła, ale już jej nie ma w ekwipunku jeszcze jednej, także spoko. Jest to logiczna zmiana i nie wiem, czemu pozwolono, żeby coś takiego miało miejsce w Nocy Kruka, no ale dobra. No to było akurat chyba lenistwo stwórców w stylu: ej, patrzcie, stało się coś takiego. A dobra, zostaw go. Ej, ty. Zostaw to, gracze będą mieli więcej golda. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w Górniczej Dolinie. Chciałbym, żeby Gothic 1 był tak bardzo rozbudowany, żeby te faktycznie interakcje z tymi postaciami mniej istotnymi dla fabuły Gothica 1 i w ogóle dla gracza faktycznie miały dla nas znaczenie. W sensie Kawalor miałby jakąś ważniejszą rolę, albo chociaż miałby jakiegoś fajnego questa. Tak samo Lares, który nazywa nas od swoich starych ziomków, a tak faktycznie grając z Bractwem albo starym obozem mogliśmy go całkowicie ominąć. No ale dobra. Nazywasz się Kavalorn, tak? A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? No i tu też jest ważna sprawa, że dodali tutaj te premie za nostalgię. Generalnie w dużej liczbie modyfikacji widziałem, że były dodawane premie doświadczenia za to, że poznaliśmy jakąś postać czy coś takiego, ale oczywiście poznaliśmy w sensie nie, że teraz ją pierwszy raz widzieliśmy, tylko poznaliśmy ją, że pograliśmy w Gothic 1. No ale ten... W sumie dość przyjemne te 25 doświadczenia, dla mnie mi się przyda. Tak samo na przykład było w Returningu, w Globalu. Z powrotem do Górniczej Doliny. Naprawdę? Szkoda, że nie mogę z tobą iść, ale muszę załatwić kilka spraw. Jeżeli dostaniesz się do Górniczej Doliny, sprawdź, czy moja chata jeszcze stoi, dobrze? Pewnego dnia chciałbym tam wrócić. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić.
Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Potrzebuję lepszego sprzętu. No patrzcie. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę je. Tutaj kolejny taki feature, gdzie po prostu jak otrzymujemy jakiś przedmiot czy coś, to wyświetla nam się informacja o tym, co dostaliśmy w kolorze zielonym. W sumie spoko. Jak, tak jak mówiłem, mod nie jest jakiś tam inwazyjny. No to ja właśnie tego typu pierdółki. Otwórzmy sobie zatem lekki skórzany mieszek. Tutaj mamy jeszcze jeden. A, tu już mamy skórzany. A, czyli nie ma średniego skórzanego mieszka, tylko jest po prostu skórzany. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj, bo sobie zrobiłem zapis na wypadek, gdybym w jakiś sposób utracił ten let's play, a przestałoby mi nagrywać coś, to zawsze mogę sobie wczytać i zacząć let's play od początku. Tutaj można zeskoczyć oczywiście w dół i ten do bandytów. Na razie tego nie robimy, na razie się tu przejdziemy. No ładnie to wygląda na tych większych teksturach. Co to jest? Aha! Boże, ja się wystraszyłem własnego cienia. Ojej. Myślałem, że to jakiś duch i dodali nową jednostkę, to był tylko cień bezimiennego, dobra. Wow! Tak wyglądają, moi drodzy, dziki na wysokiej teksturze. Nie jesteśmy w stanie ich załatwić ten z... A w sumie zobaczymy, jak co działa ten. Ech. Najpierw zobaczmy, jak zadziała ognista strzała na nich. Odyniec! O nie! Kłasz! Łaj! Dobra, możemy zrobić tak, że trafimy ognistą strzałą, a potem spróbujemy ten... Znowu ten odyniec! Jak mi to mogę zrobić, kłasz? Dlaczego przetłumaczyłeś to znowu z dzika na odyniec? To samo było w Wojnie z Orkami. Dobra, teraz zachowałem się jak kompletne drewno. Nawet nie wiem, jak to skomentować. O kurde. To
To co, teraz drugi zapis? Dobra, to było chłopaki głupie. Pięknie i zrobili to, co dokładnie co chciałem, czyli zwiększyli premię, znaczy doświadczenie za zabitego dzika. To mi się podoba. Zawsze byłem zwolennikiem tego, że dziki są przecież silniejsze od wilków, więc powinny mieć też większe doświadczenie. Jest taka mgła. Nie było tu czasem dwóch dzików? Dobra, nieważne. Grunt, że zabiłem jednego. A, słyszę. Chyba wiem, co się stało. Aha. Spadł sobie. Może uda się go teraz trafić. Nie będę raczej zeskakiwać, bo raczej mogę tego nie przeżyć i nie ma sensu, bo to tylko jedna sztuka mięsa. Rozumiem, jakbyśmy mówili tutaj jeszcze o trofeach czy coś, ale jednak czekamy, aż się nie będzie ruszał. No coś się nie chce przestać ruszać. O! No, czemu tak mało zadałeś? Ognista strzała zadała o wiele więcej? No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Dobra, damy sobie spokój. Nie ma co się wygłupiać, wytracicie na tym czas niepotrzebnie, a ruszamy do przodu. Zabijemy sobie goblina, czy co to tam jest dalej. Szczerze nie pamiętam naprawdę, czy tu jest goblin. Właśnie, chyba tylko w returningu był tutaj goblin, a tutaj były same chrząszcze. Już naprawdę nie pamiętam nawet, jak co było w oryginalnym Gothiku 2. O cholera, już mnie tutaj ten jaszczur złapał. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. To co, chłopaki, mierzymy się z jaszczurem, co wy na to? Sobie zeskoczymy, powinniśmy dać radę, jeśli będziemy ostrożniej wymierzać ciosy. No, to nie jest ostrożne wymierzanie ciosów, to jest idiotyczne spadanie na przeciwnika. Ale to było głupie. Dobra. Aha, tu lecą na mnie dwie sztuki, to jest trochę lipa. Ale... istnieje możliwość, że tamten jaszczur zgłupiał i tam zostanie. Okej. Jak będziecie kiedyś robić gify z failów z Gothika, to jest pewnie idealnie się nadaje ten standardowy przykład gracza, który nie wie, co robi. Okej, dobra, bo... A, tu znowu idzie ta jaszczurka. Mój... Niby szkoda trochę tych zwojów, ale przecież wiem, że będę miał kasę na następne. Gra nie została aż tak bardzo utrudniona, a ja dzięki temu sobie zyskam trochę więcej doświadczenia na start. Ok.
Okej, zapiszmy sobie znowu na drugim slocie. Odpalimy łuk, zobaczymy jak to nam... O, proszę! Aha, i to już koniec. Nie, co się stało? Jasny gwint, tego żem się spodziewał, dobra. O, proszę, wyleciał na mnie. Mhm, super. Teraz z kolei gwiazdczur najwidoczniej będzie cały czas wylatywał, a ja nie będę miał nawet szansy zareagować. A. Dawno nie grałem w Gothica normalnego i po prostu inaczej reaguję na niektóre działania potworów. Bo podchodziłem do potworów na przykład na różnych poziomach. Nie ma czego poznać. Kolejnym zapowiedzianym ostatnio... Nie. Chłopaki, mamy tutaj crasha. Musimy przerwać nagranie. Zaraz skończyła się pamięć. O nie. Moi drodzy, jak się można było domyśleć, doszło do crasha i oczywiście straciłem zapis. Piszę tutaj, że niby jest, ale niestety jak czytałem, to nie działał. Co ważne, weszłem tam na chwilę, zabiłem olbrzymiego szczura, bo oczywiście jaszczurom coś się powaliło. I ten pobiegł gdzie indziej chyba. Teraz nie wiem, czy opłaca mi się w ogóle walczyć z tymi jaszczurami. W sumie mogę spróbować, bo... O kurde, tego że się spodziewał. Chodź tu. Okej. No. Akurat wtedy, co ja się już szykowałem do ataku, masakra. Mam nadzieję, że teraz ten save nie skraszuje. Dobra, nie skraszyło, to spoko. Dobra, może zapiszemy na drugim slocie. Ach, to bugowanie potworów, największa przyjemność zawsze z Gothica. Nie jest to niby uczciwe, ale z drugiej strony... No kurde, co za potwór, ach. Swoją drogą mam włączoną tesselację, dobrze to nazywam? Chyba ja. Czyli coś, co odpowiada za to, że obiekty generalnie posiadają większą ilość trójkątów, dzięki czemu wszystko wygląda bardziej realistycznie, jest mniej kanciaste. To samo się chyba tyczy potworów, ale... A, kurde. Tutaj się mogę akurat mylić. Na pewno wiem, że obiekty, na przykład skały czy coś, wyglądają ładniej. Wiem to, bo testowałem to akurat na... Patrząc się na skałę, wyłączałem i włączałem tesselację. W przypadku takiego jaszczura, no cóż, no tutaj nie mogę się zatrzymać i patrzeć jak potwór mnie atakuje, chociaż no oczywiście mógłbym to zrobić na kodach, ale mi się też nie chce. Okej, został mi jeszcze jeden strzał. No teraz żeś wylazł, no kurde, co za... Chodź tu. Ach, ale warto było spróbować. O jeden krok
jeden dobry atak i już bym tutaj spotem spierdzielał i próbował, lurkował następnego. Jest, udało się, super. Nic tu nie ma. Widać, że tutaj nie zmieniono doświadczenia za ognistego jaszczura. Oczywiście nie jest to dla mnie jakiś problem. To co, atakujemy kolejnego? Ojej, misłem. Czasami też podczas zapisów, kiedy używam DirectX-a, coś takiego się dzieje właśnie z screenami zapisów, że są właśnie takie... tak jakby ci telewizor się zepsuł. To co, walczymy wręcz. Nie! Widzieliście co to było? Kto by się tego spodziewał? Ojej, kamera mi się zwaliła. Dobrze! Udało się, kolejny załatwiony. No, na pierwszym slocie też możemy zapisać. Tak szczerze powiedziawszy, to pierwszy raz z wami coś takiego robię, żeby mi się uznało, że akurat zabiję tutaj te jaszczury. Nigdy wcześniej nie pomyślałem, żeby to zrobić, zawsze to zostawiałem na później, o ile o tym pamiętałem. W sumie fajna zabawa, nie powiem. Teraz trzeba tylko odciągnąć jednego jaszczura. O, chodź. Jeden, chodź tu. O, dobra. O nie. Mój błąd, przepraszam. Mam nadzieję, że nie zanudzę was dzisiejszym odcinkiem, bo stosunkowo niewiele zrobimy. Nawet nie dotrzemy chyba na farmę Lobarta. Ale z drugiej strony, no, zrobimy coś nietypowego. Ja na osobiście nigdy czegoś takiego nie robiłem. Zarobimy sobie trochę doświadczenia i tak sprawdzimy, czy da się dobić tego trzeciego levelu ten. W pierwszym rozdziale. Okej, udało się, super. Jeden za nami poleciał? Tak. Dobra, może zapiszemy, bo nie chcę, żeby mnie tutaj... Ej, no coś to zrobił, bezimienny. Panie kolego, ja wam pana proszę. Jezu, ale się teraz wystraszyłem, tak się nie spodziewałem. No wy to widzieliście, ja po prostu nie mam słów. Brak mi słów, naprawdę. A jeszcze czytałem ten zapis, co miałem. I znowu crash, świetnie. I oczywiście wracam do was, moi drodzy, po krótkiej przerwie technicznej. I znowu zostajemy zabici w bardzo głupi sposób. Prawdopodobnie za te crashy odpowiada rzecz jasna DirectX. Nie jest to żadna niespodzianka. Wiadomo, że takie rzeczy, które wpływają tak bardzo na Gothica, obciążają go mocno, no i też no wiadomo, że Gothic 2 nie jest grą przystosowaną do takich rzeczy, więc to i tak fajnie, że tyle barierów graficznych faktycznie działa. Szkoda mi tej kuli ognia. Co ja to zrobiłem? O mój Boże, ale to zwaliłem.
Czemu go nie chcesz namierzyć? Namierzaj go. Strzelaj. Dobrze. Zapiszmy. Nie trafiłem, wczytamy. Ach, jednak mnie z tej strony zaatakował, szkoda. Chyba, że jak chcecie, w sumie mogę już pokonać go w walce wręcz, tak powinienem dać radę. Myślę, że w sumie jakbym od początku dałbym radę go ściągnąć, to bym go pokonał w takiej walce. Chyba, że się udało. A teraz go oczywiście nie namierzasz. A mój... Oczywiście, no pewnie, nie namierzaj go w takich chwilach, jak masz. Dobra, i teraz sobie powalczymy. A, teraz było tak blisko. Trzeba było zapisać już po drugim trafieniu, ale oczywiście nie, bo chciałem wszystko załatwić za jednym razem. Dobrze! Niczego tu nie znajdę. Jeszcze został nam jeden. Tutaj nie będę musiał się przejmować zbytnio tym, czy go... Czekajcie, już nie mam kuli ognia? A, nie mam kuli ognia. Trochę głupio, ale damy sobie radę. O, nie trafiłem za drugim razem. Lipa. Tutaj jest późniejszy. No nie, co ja to odwaliłem. No to zapiszemy znowu. I znowu się zwiesiło, no ja nie mogę. Co to ma być? Tak ładnie mi szło. Nie no, ja was przepraszam, moi drodzy, to jest w ogóle... Nie spodziewałem się tego. Może warto będzie jednak grać bez tego DirectX-a. Generalnie musimy wyjść z założenia, że czym bardziej, czym częściej zapisujemy, wczytujemy, co właśnie zrobiłem bardzo mądrze, tym bardziej obciążamy silnik i DirectX-a i przez to właśnie nam gra crashuje. Dobra, trafiłem obydwoma. Dobra, było strasznie głupie. Pogramy jeszcze trochę, myślę, że zrobię tą misję z Cavalor na sprawie bandytów. Dobrze nam idzie. A było tak blisko.
Myśmy sobie wyczyścili ten cały rejon, fajnie by było. Ale teraz też to jest nie ma źle. No, pięknie. Dobra, rozejrzymy się tutaj, czy nie ma jakichś roślinek czy coś. Chyba, jeśli się nie mylę, gdzieś tu powinien być sztaw królewski. Ale oczywiście może być tak, że się mylę. No jest niebieski bez, super. Jeden, drugi i trzeci, hura. Ognista pokrzywa. W sumie teraz to tak niedokładnie przejrzałem przy ten. Przeszedłem przez tą kubkę. No ale tutaj chyba nic nie ma. Leśna jagoda. Okej, okay, leśna jagoda. 18.42, już jest tak późno, kurde. Chodzi mi oczywiście o czas grze, bo realny to jest 17.41, także dużej różnicy znowu nie ma. A może mi się coś pomyliło i nie ma tutaj szczawia królewskiego. Możecie napisać w komentarzach, jak to było, bo już nie pamiętam. Możliwe, że znowu to wziąłem z returninga czy z czegoś takiego. Głupio, ale no zdarza się. To teraz sobie tutaj już zejdziemy. Spokojnie. Ze względu na to, że oczywiście lubię być takim zbuntowanym człowiekiem, buntownikiem z wyboru, to chodzimy jak zwykle bardzo nietypowymi ścieżkami. Sobie zaskoczymy. Ej, no, te lagi, ojej. Tu sobie weźmiemy roślinę leczniczą. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa Korinis się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. Rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wiesz, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby? Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Oczywiście ta historia jest trochę przekręcona, bo tu mowa o tym, jak bezimienny wyruszył z Grimmem odzyskać amulet, który rzekomo został ukradziony jednemu z magnatów. No i wiecie, oni nie wykonali zadania, bo po prostu to była zasadka na bezimiennego. Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię. Byłem kopaczem w starym obozie. Trzymałem się z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne tarapaty. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjatą.
Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, powinniśmy się trzymać razem. Powinienem ci chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem, tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej, Sary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz, jak jest. 10 sztuk złota za... O, jest na czerwono, jak coś oddajemy. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. Och, stary. No dobra. Nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. Na niej jest wieża strażnicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. Widzisz? To nie było takie trudne. Tu jest twoje złoto. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział. Dasz mi ten portret? Jasne. Przecież to twoja gęba. Wiesz coś jeszcze, co mogłoby mnie zainteresować? Chodzi ci o tutejszą okolicę? Jeśli chcesz przeżyć, trzymaj się ścieżek. Im dalej zapuścisz się w dzicz, tym większe grozi ci niebezpieczeństwo. Powiedziałem ci... Okej, okay. Dobra, moi drodzy. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od jaskini, tam, na górze. Moi kumple mogą ci nieźle osmalić tyłek, a wierz mi, na bitce to oni się znają. Dobra, moi drodzy, my sobie tutaj zapiszemy. Oczywiście powiemy bandycie, że rozpęta się tu prawdziwe piekło i jednocześnie go zaatakujemy. Wkrótce rozpęta się tu prawdziwe piekło. Co? Idzie tu po ciebie niejaki Kavalorn. Cholera, muszę się stąd wynieść. Ej, czekaj tylko, bydlaku. I kończymy. A jeszcze nie. O, trafił mnie, dobra. No i zdobyliśmy doświadczenie i za bandytę, i za to, że ostrzegliśmy go. O, patrzcie. Ten bandyta miał zawsze lagę, a tutaj ma miecz. Zwiększono wymagania zręczności z 20 na 30. Pozostałe rzeczy się zgadzają. Nóż na wilki, a ma nowy model, ale, to chyba jest właśnie z ten. Z Elhaibiera. Kurczę, zrobiło się trochę ciemno, ale możemy sobie na przykład popatrzeć, jaki jest deszcz tutaj. Oczywiście dość intensywny. Chodźmy zabić tych gnojków. Dobra. Tylko mnie osłaniaj. Jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. No jasne, stary. Chodźmy. Przepraszam, moi drodzy, jeśli waszym zdaniem odcinek był za długi. Chciałem to po prostu zakończyć z tym chociaż zadaniem, bo mało stosunkowo do poprzedniego odcinka. W ogóle nie, nawet w poprzednim odcinku mało zrobiłem, ale generalnie chciałem się tak z powrotem wczuć ten klimat typowego gotika bez dużych zmian. Nie powiem, bo bardzo lubię returninga, ale czasami nie warto sobie pograć normalnego. O, patrzcie. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Dzięki za złoto. O, miał złoto. Mój ty bohater. Dobra, walić to. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta, a później... nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A, i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie.
Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Tutaj możemy sobie wyuczyć się od razu skradania. Na miękkich podeszwach mamy większe szanse podkraść się niezauważenie do przeciwnika. W sumie... Tak czy siak będziemy się tego uczyć, chociaż nie wiem. Nie no, zostawimy to najpierw siła. Dobra. Moi drodzy, tutaj sobie przetrząśniemy to miejsce. Weźmiemy przedmioty z kufra. Nic tu nie ma. Okej. No to moi drodzy, to by było wszystko na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć!